Dzień dobry moi kochani, witajcie w pierwszym filmiku w nowym 2021 roku. Właśnie, z kubkiem, proszę bardzo, gorącej herbaty, a powinna być kawa, bo w końcu mamy kawę z koko. Zapraszam Was dzisiaj na taki luźny filmik. Z góry też przepraszam Was za światło, ale dzisiaj mamy taką pogodę, że jest trochę słońca, trochę chmurek, one non-stop tutaj wpadają, znikają i powiem Wam szczerze, że w moim mieszkaniu jest bardzo dużo światła i bardzo dużo przez to słońca, więc też ciężko się ukryć. A że dzisiaj wpadłam na pewien pomysł samego rana, na nagranie właśnie takiego filmiku, stwierdziłam, jest pomysł, jest wena, nagrywam. Mimo tego, że świeci mi tutaj wszędzie słońce, ale niech tak będzie, nie ma co narzekać, zaczynamy. Moi drodzy, jak widzicie po tytule, dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie 2020 roku, ale absolutnie od razu zaznaczam, nie będę narzekać, nie będę wymieniać minusów tego roku, nie będę Wam tutaj opowiadać o jakichś dziwnych, strasznych, przykrych historiach. Nie, pomyślałam sobie, że ten film będzie zupełnie inny, a mianowicie wyciągniemy wspólnie plusy z 2020 roku, tak na przekór temu, co się działo, tej nowej rzeczywistości, która nas, większość z nas zaskoczyła, i różnym wydarzeniom, które miały miejsce właśnie w tym 2020 roku. I powiem Wam, że wczoraj właśnie razem z moim Massimo robiliśmy sobie takie małe podsumowanie, rozmawialiśmy na temat tego, jaki był dla nas ten 2020 rok, jakie zmiany zaszły w naszym życiu, ale właśnie takie pozytywne. I pierwszą taką zmianą, która się pojawiła, to było przede wszystkim nowe mieszkanie. Przeprowadzka do nowego naszego mieszkania. Słuchajcie, po 16 latach wyprowadziliśmy się z jednej dzielnicy Warszawy, w której mieszkaliśmy i w której byliśmy tak naprawdę zakochani. I tam też przez ostatnie lata szukaliśmy dla nas mieszkania, ale nie było to łatwe. Ciągle coś było nie tak, ciągle nam coś nie odpowiadało, ciągle były jakieś elementy konstrukcyjne, czy w mieszkaniu, czy w bloku, czy w osiedlu, czy z deweloperem, które non-stop przesuwały ten moment na znalezienie właśnie tego idealnego mieszkania. I próby w ogóle podjęcia znalezienia naszego mieszkania zaczęliśmy, tak jak mówię, kilka lat temu i ciągle było coś nie tak. No ale właśnie w tym 2019 roku znaleźliśmy to mieszkanie. I na początku też nie byliśmy do końca przekonani, bo to się wiązało między innymi z przeprowadzką w zupełnie inną dzielnicę Warszawy. Ale pojawiło się dużo plusów, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, jak to będzie, jak zmieni się nasze życie i tak dalej, czy jesteśmy na to gotowi, czy chcemy się przenieść w takie miejsce Warszawy. No i podjęliśmy decyzję, że tak. No i właśnie końcówka 2019 roku, grudzień, a dokładnie 10 grudnia, odbiór kluczy i początek nowego roku, przygotowania nowego mieszkania. Zaczęliśmy pracę, zaczęliśmy je wykańczać, a później praktycznie cały kwiecień poświęciliśmy na przeprowadzkę. No i to już był ten etap, kiedy zaczęła się pandemia, więc też nie było łatwo, a w dniu 1 maja oficjalnie spaliśmy już na nowym mieszkaniu. Także muszę Wam powiedzieć, że ten 2020 rok przyniósł jedną wielką, ogromną zmianę w naszym życiu, a mianowicie właśnie przeprowadzkę do zupełnie innej części Warszawy, z czym wiązała się również zmiana naszego życia i naszych przyzwyczajeń, bo wcześniej byliśmy blisko centrum, non-stop w tym centrum przebywaliśmy, jeździliśmy do centrum, praktycznie w ogóle nie było nas w domu, a teraz miejsce, w którym przebywamy, dzielnica, na której mieszkamy, jest już oddalone od centrum, więc codzienne przebywanie w centrum do jazdy łączą się z korkami, z poświęceniem więcej czasu, więc to też tutaj się zmieniło. Ale dodatkowym plusem, który pojawił się właśnie w związku z naszą przeprowadzką i z naszym mieszkaniem w tym roku, to było między innymi to, że jesteśmy bliżej mojej rodziny i spędzamy z nią więcej czasu. Mamy z nią lepszy kontakt i właśnie spędzamy z nią więcej czasu. I to też była ogromna zmiana w naszym życiu, połączona właśnie z tą przeprowadzką, z tym nowym mieszkaniem, ale ta pozytywna zmiana.
Bo dodajmy do tego jeszcze całą tę sytuację z pandemią, która też sprawiła, że kontakt z rodziną, nie mówię tutaj i tylko i wyłącznie z tą bliską rodziną, ale również z tą dalszą gdzieś za innymi, w innych miastach, też się zdecydowanie zwiększył. No bo tutaj wiadomo, dodajmy takie kwestie jak obawa o zdrowie, o przyzwyczajenie, o wychodzenie, między innymi na przykład kontakt z moją babcią, do której częściej dzwoniłam, żeby dopytać się, jak się czuje, jak sobie radzi, jak funkcjonuje teraz w tej nowej rzeczywistości, czy wszystko z nią jest w porządku. No po prostu te obawy, tak, związane z całą tą pandemią i z tym koronawirusem sprawiły, że ten kontakt z rodziną się zdecydowanie zwiększył. Ale powiem wam, że tutaj też od drugiej strony, jeśli chodzi o Massimo, w związku z tym, że utrudnione nam zostały wyjazdy, wyloty do Włoch i przemieszczanie się, i w tym roku, no w 2020 roku nie polecieliśmy ani jeden raz do Włoch, żeby odwiedzić rodzinę Massimo. Co prawda Massimo był na 3-4 dni we Włoszech we wrześniu albo w czerwcu, no nieważne. W każdym razie był jeszcze w tym okresie, kiedy nie było tak dużych zakazów, problemów z przemieszczaniem się, z poruszaniem i też ta ilość, wzrost zakażeń nie była taka wysoka. Ale to też sprawiło, że kontakt Massimo przez Skype'a, przez Messengera, przez WhatsApp'a się zdecydowanie zwiększył. No bo wiadomo, jego obawy o to, jak wygląda ta sytuacja we Włoszech, w jego rodzinie, czy wszyscy są zdrowi. No ten kontakt zdecydowanie był większy w tym roku. Mimo tego, że nie widzieliśmy się tak oficjalnie, że pojechaliśmy na święta, na wakacje do rodziny. Także tutaj pojawiły się właśnie takie plusy związane z całym tym 2000 rokiem. Przeprowadzka, nowe mieszkanie, wykańczanie tego mieszkania, no i właśnie ten kontakt z bliskim i z rodziną. Kolejnym plusem, który pojawił się w 2020 roku, to między innymi to, że zaczęliśmy bardziej tak uważnie patrzeć na kwestie zdrowia. My zawsze zwracaliśmy uwagę na zdrowie, oczywiście regularne badania, profilaktyka i przyjmowanie jakichś suplementów, to zawsze było w naszym życiu. Ja nigdy zresztą też przed wami nie ukrywałam tego, zawsze wspominałam wam tutaj na moim kanale, żebyście się regularnie badali, opowiadałam o różnych kuracjach, o różnych suplementach, jakichś lekach. No często prowadziliśmy takie rozmowy, ale w tym roku to samo słowo zdrowie przybrało zupełnie inne znaczenie. Właśnie przez całą tą panującą sytuację. To jak zaczęliśmy postrzegać obostrzenia, ale z drugiej strony jak zmieniło się nasze życie pod względem właśnie zaostrzenia pewnych sytuacji, czyli to noszenie maseczek, ta regularna dezynfekcja dłoni, to, że nie wiem, wchodzicie do sklepu, trzeba zdezynfekować dłonie, że trzeba pamiętać o tym, że trzeba je regularnie myć, o tym odkażaniu, właśnie dezynfekcji. Oczywiście nie myślcie sobie, że tu jest tak, że my nie dbamy o takie szczegóły jak mycie dłoni po wejściu do domu, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że zaczęliśmy zupełnie inaczej patrzeć na kwestie zdrowotne w naszym życiu. Zmieniła się rzeczywistość, więc w związku z tym też zmieniło się postrzeganie zdrowia, można by tak powiedzieć. Z drugiej strony ograniczyła się jakby taka łatwa dostępność do służby zdrowia. Bo jeśli zdarzyło wam się w 2020 roku zapisać się do lekarza, czy na jakieś badania, czy pójść nawet prywatnie, to na pewno zwróciliście uwagę, że procedura jest zupełnie inna. Te teleporady, które pojawiły się w różnego rodzaju przychodniach, to, że zanim dostaniemy się do lekarza, trzeba przejść jakąś tam procedurę, że nie przychodzimy z osobą towarzyszącą, że trzeba przyjść na czas, a nie wcześniej, bo nie można tam czekać w kolejkach i tak dalej. No zmieniło się to i nie da się oszukać, więc zauważyliśmy to na pewno wszyscy, więc też postrzeganie tego zdrowia, dbanie o siebie, dbanie o swoich bliskich, to żeby jak najmniej spędzać czasu w miejscach publicznych, żeby nie przebywać w tłumach, żeby ograniczyć jakieś tam spotkania, kontakty, no to też naprawdę, słuchajcie, dużo dało nam do myślenia w tym roku i też takie dbanie o siebie od wewnątrz, czyli wzmacnianie tego organizmu, dla niektórych pewnie też zmiana diety i
inaczej zaczęliśmy postrzegać jakieś choroby współistniejące, leczyć się, badać, kierować w tym kierunku, mieć kontakt z lekarzami. No na pewno to, słuchajcie, jak dla mnie jest ogromny plus, bo mówię, zaczęliśmy postrzegać zupełnie inaczej nasze zdrowie i bardziej iść w tym kierunku, żebyśmy o siebie dbali i dbali o naszych bliskich, żebyśmy nie mieli właśnie tego kontaktu z tym koronawirusem, a nawet jeśli ktoś z Was chorował, to dbaliśmy o to, żeby nie zarazić naszych bliskich czy tam znajomych, żeby ten kontakt z ludźmi był mniejszy, więc tak jak mówię, zaczęliśmy zupełnie inaczej postrzegać ten temat zdrowia. Oczywiście, jeśli patrzymy na rok 2020, to nasze życie się zmieniło, nasza rzeczywistość się zmieniła. Już nie mówiąc o samej pandemii, ale też o obostrzeniach, które się pojawiły. I wydaje mi się, że w tym roku wyjątkowo zaczęliśmy doceniać wolność. Bo właśnie przez te ograniczenia, przez to, co się dzieje w naszym kraju, co się działo i co na pewno będzie się jeszcze działo, co ma związek z koronawirusem, ale też z nadchodzącymi szczepieniami i tym, co pojawi się w naszym kraju, jakie pojawią się nowe jakieś zaostrzenia i nie tylko, ale właśnie ta wolność. Bo zobaczcie, zamknięci w domach, przy tych wszystkich lockdownach, ograniczeniach między innymi na przykład jeśli chodzi o zakupy, wprowadzeniu tych godzin dla seniorów, tak, że zamknięto nam gastronomię, nie możemy przebywać w restauracjach, w kawiarniach, że nie mamy takiej możliwości większych spotkań, zlikwidowano bardzo dużo imprez okolicznościowych, już nie mówiąc o tym, że wprowadzono godzinę policyjną Sylwestra, czy ograniczenia jeśli chodzi o ilość przebywanych osób w gospodarstwie domowym związane ze świętami. Pojawiło się naprawdę bardzo dużo ograniczeń i w związku z tym zaczęliśmy doceniać to, czym była dla nas wcześniej wolność, jak łatwo było nam się poruszać, jak spędzaliśmy czas, wychodziliśmy, jeździliśmy gdzieś, przebywaliśmy z ludźmi, mieliśmy tyle możliwości. Zobaczcie, w 2020 roku odebrano nam po części właśnie te możliwości. I powiem Wam, że jak my patrzymy z Massimo na tę naszą wolność, której tak naprawdę nie mieliśmy aż tak dużo w tym 2020 roku, to jak sobie rozmawiamy, to tak mówimy, że zaczęliśmy doceniać to, że kiedyś często wychodziliśmy do restauracji, a nie zwracaliśmy na to jakoś specjalnie uwagi. No dobra, idziemy coś zjeść, gdzie dzisiaj jedziemy, co zrobimy, a teraz tak sobie rozmawiamy i mówimy, że jak otworzą restauracje od nowa, to chyba dzień w dzień będziemy w tych restauracjach przebywać, jeść, smakować, cieszyć się, delektować się tym, że możemy wyjść do restauracji, że przebywamy wśród ludzi, że możemy zjeść coś innego, nie tylko ten dom, kuchnia domowa, zamknięci w tym domu. Także słuchajcie, właśnie zaczęliśmy dostrzegać takie niby małe sytuacje, niby jakieś tam małe, proste rzeczy, ale tę naszą wolność. To, czego w tej chwili nie mamy po części, a czego nam potrzeba. I na co kiedyś nie zwracaliśmy uwagi, nawet w tym 2019 roku, a teraz 2020 totalnie, który nam zmienił rzeczywistość, pokazał, że małe takie właśnie momenty, takie drobiazgi, coś takiego jak wyjście na kawę i usiadacie sobie przy stoliku i delektujecie się espresso, czy właśnie wyjście do restauracji na jakiś wspólny posiłek, można by teraz nazwać randką, wyjście do kina bez żadnych problemów, pójście na koncert, słuchajcie, czy nawet wyjście na taki spacer wśród ludzi, w tłumach, no nie brakuje Wam tego? Nam tego brakuje i na pewno, kiedy już to się skończy, kiedy uda nam się wrócić do tej rzeczywistości, będziemy się tym delektować i będziemy to doceniać. Także słuchajcie, takie cztery najważniejsze, wydaje mi się, filary i pozytywne sytuacje, które były związane z tym rokiem, przynajmniej dla nas, no to właśnie to nowe mieszkanie, przeprowadzka i zmiana stylu życia, kontakt z bliskimi, zwiększony kontakt z bliskimi, zwracanie większej uwagi na zdrowie i docenianie tej wolności, którą do tej pory mieliśmy.
Ale na zakończenie tego dzisiejszego filmu też chciałabym Wam powiedzieć jedną taką moją personalną, taką osobistą sytuację, która miała miejsce w 2020 roku i która bardzo dużo mnie nauczyła. A mianowicie jest to oczywiście sytuacja związana z moją pracą, z prowadzeniem kanału, z prowadzeniem mediów społecznościowych, bo 2019 rok zakończył się dla mnie bardzo, bardzo źle psychicznie, ale też w związku tutaj z moją pracą. I wejście w 2020 rok nie było dla mnie łatwe, a nawet bym powiedziała, było dla mnie bardzo trudne, bo przeżywałam go z jednej strony, cieszyłam się tym, że nowe mieszkanie, przeprowadzka, zmiany takie pozytywne w moim życiu, a z drugiej strony bardzo źle przechodziłam psychicznie to, co działo się tutaj w mojej pracy, w moich mediach, na moim kanale. Część z Was doskonale wie o tym, śledziło całą sytuację i wie, co się tutaj działo. Ja dzisiaj nie będę rozchodzić się na ten temat i tutaj Wam o tym wszystkim opowiadać, bo to nie jest, słuchajcie, temat na ten dzisiejszy film, a powiedziałam Wam na samym początku, że nie będę marudzić. Natomiast pewne sytuacje, które miały miejsce w 2020 roku na początku, czyli między innymi groźby, które pojawiły się w stosunku do mnie i do moich bliskich, różnego rodzaju komentarze, hejt, który spłynął na mnie pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku, plus można by było powiedzieć konkurencja, bo przez tych kilka lat, kiedy prowadzę tutaj mój kanał beauty, bym powiedziała, nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby wśród twórców pojawiła się taka konkurencja. Wręcz przeciwnie, zawsze wydawało mi się, że internet jest takim miejscem, do którego każdy ma możliwość, każdy ma dostęp i każdy może w nim coś robić i tworzyć. I nigdy wcześniej, przez 8 lat, słuchajcie, blogowania czy prowadzenia właśnie tutaj przez kilka lat kanału na YouTubie, nie zdarzyło mi się, żeby były takie sytuacje pod względem konkurencji. Sytuacje, które powodowały, że pokazywały mi, do czego jest zdolny człowiek, który chce cię zniszczyć, który chce cię, jak to się mówi, za przeproszeniem, zgnoić. Chce, żebyś odpuścił, zostawił wszystko, odszedł i dał jemu miejsce do działania. Nie chodzi tutaj o zazdrość. To jest zupełnie, słuchajcie, coś innego. To są takie uczucia i takie sytuacje, które mają miejsce w życiu człowieka, który nie patrzy pod względem zazdrości, ale patrzy pod względem tego, że miejsce tu jest tylko dla niego. To on jest najważniejszy, a wszyscy inni nie mają się usunąć. I robi takie sytuacje i przyczynia się do takich rzeczy w waszym życiu, że wy zaczynacie myśleć w pewnym momencie, że może rzeczywiście, że nie jesteście na tyle silni psychicznie i nie macie tyle siły w sobie, żeby z tym walczyć, żeby iść w tym kierunku, żeby móc robić to, co chcecie, co wam się podoba dalej. A wręcz nawet, słuchajcie, zaczynacie już myśleć w takich kategoriach, że nie chcecie dalej tego robić, bo wam się to nie podoba. Nie podoba wam się ta konkurencja, nie podoba wam się ta sytuacja, nie podobają wam się różne wieści, które gdzieś tam przychodzą na wasz temat. I na przykład tutaj jednym takim przykładem, który sprawił, słuchajcie, że ja tak jakby trochę psychicznie się odbiłam od tego i zaczęłam patrzeć na całą tą sytuację, ciężką dla mnie sytuację inaczej i coś, co dodało mi ogromnej siły, to byli moi zleceniodawcy. Były to firmy, marki, z którymi współpracowałam kiedyś, ale z którymi jestem gdzieś tam dalej w kontakcie. I to była taka... To było takie, słuchajcie, pierwsze światełko, które się pojawiło gdzieś tam w tunelu, które dało mi ogromną nadzieję. A dlaczego wam o tym mówię? Bo miały miejsce takie sytuacje, gdzie te firmy, ci moi, te marki były prowokowane do tego, że jeśli nie zakończą kontaktu ze mną, jeśli nie przestaną ze mną gdzieś tam współpracować i mnie wspierać, to będą gnojone, będą pomawiane, będą obrażane i tak dalej. Czyli pojawiły się groźby tak naprawdę w stronę tych moich pracodawców, w stronę tych moich zleceniodawców. I wiecie co?
oni, marki, te firmy, ci ludzie, którzy tam pracują, wstawili się za mną. Dali mi siłę i powiedzieli, że nie, że oni nie dadzą sobą pomiatać, nie dadzą się wykorzystywać, a tym bardziej nie pozwolą sobie na tego typu groźby. I pokazali mi, że te lata gdzieś tam współprac, kontaktów, które z nimi miałam, sprawiły, że oni postrzegali mnie jako osobę wartościową i powiedzieli, że za mną staną, tak, że będą mnie wspierać. I to było taki, słuchajcie, pierwszy, tak jak mówię, taki pierwsze światełko w tunelu, które gdzieś tam się pojawiło, które dało mi do myślenia, że jeśli moi zleceniodawcy, marki, firmy, z którymi gdzieś tam współpracowałam, wstawiają się za mną, mimo tego, że wiedzą, że ktoś im grozi i będzie ich pomawiał i tak dalej, gdzieś tam w mediach społecznościowych i nie tylko, i oni za mną stają, to coś tutaj jednak, coś jednak mówi Anita Walcz. I drugim takim światełkiem, czyli takim, powiedziałabym, czymś, co dało mi dużego kopniaka, na pewno byliście wy. A zwłaszcza te osoby, które zostały ze mną, mimo tego, że byłam gdzieś tam pomawiana, mimo tego, że byłam obrażana, że pojawiały się na mój temat jakieś dziwne filmy gdzieś tam w internecie, jakieś manipulacje, no naprawdę bardzo dużo tego było, i że zostały ze mną te osoby, wartościowe osoby, które od początku mnie broniły, które od początku dawały mi siłę, które mnie napędzały do tego, żebym się nie dawała, żebym walczyła, żebym robiła dalej swoje. I oczywiście nowe osoby, które też przyszły, które mi zaufały. I wiecie co, były też nawet takie osoby, pojawiły się takie osoby, które na początku całej tej nagonki ode mnie odeszły, bo zawierzyły komuś, bo były przekonane, że to jest coś innego, coś nowego, coś fajnego, że ktoś wreszcie mówi prawdę, że coś jest tak, że coś jest zupełnie inaczej, że tu nie chodzi o pieniądze. Ale wiecie co, po pewnym czasie te osoby do mnie wróciły, już nie mówiąc tam o jakichś przeprosinach i tak dalej, ale wróciły do mnie jeszcze ze zdwojoną siłą, bo zdały sobie sprawę z tego, że popełniły błąd, że odchodząc ode mnie, stając przeciwko mnie, popełniły błąd, bo same, słuchajcie, doszły do tego, że coś jest nie tak, że coś tu się nie zgadza. I ja dzisiaj z tymi osobami mam kontakt cały czas, za co jestem ogromnie wdzięczna. I jestem wdzięczna, że właśnie ten 2020 rok, mimo tego, że było ciężko na początku, że te pierwsze pół roku było naprawdę dla mnie psychicznie wyczerpujące, już nie mówiąc o tym, że ja bardzo dużo schudłam z tych nerwów, z tego stresu, to pokazały mi, że wśród was, wśród ludzi, którzy mnie otaczają, są ci, którzy mi ufają i którzy będą mnie wspierać. Ja jestem za to ogromnie wdzięczna, za to, że w tym roku dostałam taki nowy napęd, taką nową siłę do tego, żeby dalej tworzyć, żeby tutaj być z wami, żeby coś publikować, żeby przekazywać wam jakąś moją wiedzę. I tutaj też muszę zaznaczyć pewną ważną kwestię, o czym czasami gdzieś tam piszecie mi w wiadomościach czy w komentarzach, że nie ma już tylu vlogów, takich daily vlogów na moim kanale. Moi drodzy, nie będzie tylu vlogów i daily vlogów, które miały miejsce kiedyś, dlatego że właśnie te sytuacje gdzieś tutaj na moim kanale, te groźby, które dostawałam i tak dalej, pokazały mi, że pewien etap mojego życia, pewną część mojego życia muszę chronić. I nie mogę tutaj na moim kanale pokazywać wam za dużo prywaty. Mam nadzieję, że wy to zrozumiecie i mimo wszystko zostaniecie ze mną. Ja nie mówię, że nie będzie w ogóle takich vlogów. Będą, one się będą raz na jakiś czas pojawiały. Ale będzie zdecydowanie więcej filmów tematycznych. Bo ja po prostu nie pozwolę sobie na to, żeby gdzieś ta moja dobra część mojego życia, ta moja prywatność, była w jakiś sposób zaburzona przez ludzi, którzy nie znają mnie kompletnie, przez ludzi, którzy nic o mnie nie wiedzą, którzy mnie pomawiają i wypisują bzdury na mój temat, a jeszcze później przychodzą do mnie i mi grożą albo moim bliskim. Nie, ja sobie na to nie pozwolę, dlatego też pewnych rzeczy po prostu na moim kanale już nie będzie.
No ale tak jak mówię, jestem wdzięczna za ten 2020 rok, który bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo zmienił w moim życiu pozytywnie, bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo wprowadził zmian, takich pozytywnych zmian. No i mam nadzieję, że 2021 będzie jeszcze ciekawszy i jeszcze lepszy. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze plusy, jeśli chodzi o 2020 rok. Na pewno jest dużo minusów. U mnie też tych minusów jest bardzo dużo. Ale skupmy się właśnie na tych pozytywnych stronach tego 2020 roku. Napiszcie w komentarzach, co takiego pozytywnego pojawiło się u Was. Co dostrzegliście, czego wcześniej nie widzieliście. Jakieś może małe zmiany, może jakieś kursy, może jakieś zmiany w domu, cokolwiek. Dajcie znać, naładujmy ten film w komentarzach taką pozytywną energią, że stary rok już za nami i zakończmy go, odejdźmy od niego w takim właśnie pozytywnym, słuchajcie, klimacie, z taką pozytywną energią. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Już nie wspomnę o tym, że herbata mi wystykła. Nagadałam się troszeczkę, ale oczywiście zapraszam Was na kolejne publikacje i już zaczniemy kosmetycznie. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym filmie. Pa!